Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka karier przebudowy, tym razem pod nasze skrzydła bierzemy Juventus Turyn, czyli 35-krotny mistrz Włoch. W ostatnich latach są różne projekty Juventusu, jak dany trener chce go budować. Niestety zawsze zawodzi. Dlaczego? Z tego powodu, że choć przychodzą nowi trenerzy, zdobywa się mistrzostwo, to Juventus od paru lat ma jeden cel, zwyciężenie w Lidze Mistrzów. Niestety to się nie udaje. Wydaje mi się, że mają potencjał na to, ale w pewnych momentach po prostu brakuje odpowiedniego doświadczenia, brakuje po prostu tego czegoś, żeby to zdobyć. Wydaje mi się, że możemy delikatnie poprawić jakość Juventusu, żeby odniósł ten najważniejszy sukces. Oczywiście będziemy musieli zwyciężać co roku ligę, bo to jest podstawa. Puchar, wydaje mi się, że też to jest nasz obowiązek. Zobaczymy, jak zresztą i czy uda mi się już w pierwszym sezonie zdobyć Ligę Mistrzów, czy będziemy musieli poczekać. Chcę delikatnie przebudować ten zespół. Chcę przestać grać na trzech obrońców. Chcę zagrać 4-2-3-1 z tego powodu, że aktualnie mam pod to zawodników i to wydaje mi się, że całkiem dobrych. Patrząc na to, że możemy ich zrobić dosyć wąsko, czyli na SPO, co wydaje mi się, że aktualnie jest najlepszą formacją pod karierę symulowaną i wydaje mi się, że najbardziej skuteczną może procentować tym, że zaczniemy zwyciężać. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko będzie wyglądać i jak to wszystko się potoczy. Na początek całkiem dobrze idzie nam w lidze oraz doszliśmy do finału Copa Nacional. Zagramy z Lazio, więc zobaczymy, jak pójdzie nam przebieg tego meczu. No i miejmy nadzieję, że Juventus da radę i zwycięży pod naszą wodzą pierwsze trofeum. Wydaje mi się, że Kulesewski może być naprawdę wielką gwiazdą tego zespołu z tego powodu, że ja mam bardzo duże plany pod niego. To jest zawodnik, który ma być moim podstawowym prawym lub lewym skrzydłowym. To zależy od ustawienia i wybrania poszczególnych zawodników. Wydaje mi się, że częściej na lewej z tego powodu, że jego lepsza noga to jest lewa. Choć czasem będzie łamał do środka i zamieniał się z Kiezą, który aktualnie występuje na prawym skrzydle, choć Bernadeski jest naprawdę skuteczny i wydaje mi się, że on także będzie dostawał dosyć dużo minut, żeby zapewnić jakość tej drużynie. My wygrywamy 2-0. Oczywiście, jak spodoba Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Oraz bardzo bym Was prosił, żebyśmy dobili przynajmniej do progu 800 łapek w górę z tego powodu, żeby algorytm, który jest na YouTubie i to on pokazuje Wam przeważnie odcinki i wybiera poszczególne kanały, żeby je promować, żeby nas po prostu zauważył. Budujemy świetną załogę, jest prawie już nas 10 tysięcy, coś niesamowitego, ale wydaje mi się, że Wy zasługujecie, żeby jeszcze większa była załoga i wydaje mi się, że te filmy nie są złe i wydaje mi się, że coraz lepsze materiały tworzymy na YouTubie. Zdobyliśmy mistrzostwo, zdobyliśmy puchar. Niestety w Lidze Mistrzów zostaliśmy pokonani, dlatego musimy wzmocnić się na kolejne sezony. Oczywiście w tym momencie była zmiana koncepcji gry, dlatego poszczególni zawodnicy musieli zmienić swoje pozycje oraz odnaleźć się w nowym Juventusie, w moim Juventusie. Ramsey na pewno dobrze skorzystał, patrząc na to, że grał w Anglii. Jest przyzwyczajony do tego, że tam się gra praktycznie 4-3-3 albo 4-2-3-1. Idealnie się dopasował do mojej wizji gry i wydaje mi się, że to może być kluczowy zawodnik aktualnie w poprzednim sezonie, tak samo jak w tym, choć spróbujemy zakupić jakiegoś defensywnego pomocnika. Lucas Pellegrini do nas przychodzi, zawodnik, który zna Juventus oczywiście, to jest zawodnik, który ma duży potencjał i chce go wychować. On tu był troszkę, odszedł, żeby się rozwijać, ale wydaje mi się, że pod moimi rękami, także, że będziemy wchodził z ławki rezerwowych, może jeszcze więcej się nauczyć. Tomasz Kędziora do nas przychodzi. Potrzebowałem rezerwowego prawego obrońcę, który może być także podstawowym w najważniejszych momentach. To jest zawodnik, który wydaje mi się, że ma potencjał zagrać w dużo silniejszej lidze niż ukraińska. Jest w stanie powalczyć nawet o lepszy zespół, ale wydaje mi się, że aktualnie jest mu tam dobrze, dlatego tam zostaje, ale wydaje mi się, że może przejść do lepszego zespołu i naprawdę prezentować wysoki poziom. Tutaj zobaczcie, bardzo ładnie nasz nowy gracz z Portugalii się zachował, także musiałem troszkę odmładzać ten skład, żeby na kolejne sezony także był bardzo silny, dlatego zatrudniałem poszczególnych zawodników z myślą o przyszłych paru sezonach. Oczywiście my rozegramy 3, ale ta kariera cały czas będzie płynąć. Ta kariera będzie cały czas prowadzona dlatego, że żeby cały czas Juventus zdobywał te trofea. Dlatego zdobyliśmy mistrzostwo, czyli potwierdziliśmy swój mental, swoją przewagę i to, co zawsze było w naszych planach, żeby zdominować Ligę Włoską.
Przegraliśmy w Copa Nacional. Popełniłem błędy wystawiając zły skład. Chciałem delikatnie postawić na młodych, zaufać im, rozczarowali mnie. Oczywiście dostaną swoje szanse, bo uważam, że tylko z młodymi chłopakami można osiągać sukces. Weteranami się nie da. Trzeba po prostu mieć dobrą mieszankę. Wydaje mi się, że ci młodzi zawodnicy muszą po prostu wchodzić, a my gramy w tym momencie Ligę Mistrzów. Finał Ligi Mistrzów z Real Madryt, z wielkim Real Madryt z Zidana. Wydaje mi się, że jesteśmy aktualnie faworytem, bo idzie nam świetnie w tej Lidze Mistrzów. Wygrywamy już 2-0. Pierwsze, nasz fenomenalny prawoskrzydłowy oraz Dybala umieścili piłkę w bramce. Zobaczcie tutaj, w ogóle fenomenalna akcja, idealne prostopadłe podanie w ścieżkę. No i tam był Dybala, który wykończył perfekcyjnym uderzeniem. Dybala jest 3-0 w 54 minucie i widziałem, że to już jest koniec spotkania. Widziałem, jak Real Madrid gra, ile oddaje strzałów, jak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że aktualnie złamaliśmy Real już na samym początku, strzelając tą jedną bramkę. I Real Madrid nie miał jak odpowiedzieć, nie miał odpowiednich warunków do tego, żeby postraszyć Juventus. Juventus, który był idealnie dostrojony pod ten mecz. Z tego powodu, że jak zawsze grałem, że jeden z defensywnych pomocników schodził pomiędzy obrońcami, drugi był takim wolnym strzelcem, który mógł biegać gdzieś tam po boisku, pomagać w rozrywaniu, ale to on był odpowiedzialny za to, jakie ma być tempo gry i przeważnie to był Verratti albo Locatelli. W tym momencie on miał zagrać jako defensywny pomocnik, czyli bardziej cofnięty, zrównoważoną, można powiedzieć, ustawieniem swoim i to był plus, który dał nam przewagę nad Real Madryt, który był dosyć rozwalony po całym boisku i nie najlepiej zagrał. Dybala, fenomenalny sezon, 28 bramek. Wydaje mi się, że największym sukcesem tych pierwszych dwóch sezonów to jest Paulo Dybala, który naprawdę się odrodził w naszym zespole. Oczywiście Cristiano Ronaldo, który ma 37 lat w tym momencie, jest niesamowite, dalej strzela niesamowicie dużo bramek, a ja postawiłem w tym okienku transferowym na dwóch młodych Portugalczyków, z tego powodu, że oczywiście z Cristiano Ronaldo mam dobry kontakt i chciał troszkę mieć swoich podopiecznych tutaj, można powiedzieć, których by wychował, żeby ten Juventus był bardziej pod ten kraj. Oczywiście ja przede wszystkim chciałem, żeby tu grali Włosi i tych zawodników szukałem gdzieś tam na rynku, ale no tutaj wyszukałem naprawdę dwie perełki, które za parę lat mogą być głównymi postaciami, a my w tym momencie gramy z Genuą, wygraliśmy po dwóch bramkach Kędziory. To jest bardzo ciekawe spotkanie z tego powodu, że Juventus bardzo szybko stracił bramkę, a i tak daliśmy radę dosyć szybko się odbudować, wygrać to spotkanie. No i po 17 kolejce mamy 40 punktów, tylko 2 punkty przewagi nad Interem, ale to wszystko dobrze wygląda, choć wydaje mi się, że ten sezon pokazywał troszkę kryzys tego składu, że wyciągłem z nich maksimum w dwóch pierwszych sezonach i trzeci troszkę pozwoliłem tym młodym zawodnikom wchodzić i w poszczególnych etapach to był błąd, choć zdobyliśmy ligę, 38 spotkań, 87 punktów, to jest naprawdę świetny rezultat. Przegraliśmy Copa Italia z Interem 2-1 oraz przegraliśmy z Manchesterem City 3-1 na u siebie. To mnie strasznie zabolało, że u siebie tak przegraliśmy. Oczywiście niektórzy zawodnicy odeszli. To był błąd, sprzedałem Ramzeja. Stwierdziłem, czy dzisiaj 2 lata może odejść, choć zagrał 2 wyśmienite sezony. To był błąd, bo to był ten zawodnik, który łączył ten zespół i był idealnym dopełnieniem. To był mój błąd i musiałbym poszukać w kolejnym okienku podobnej postury zawodnika, który będzie miał podobny charakter. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Cześć!